To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie, o czym państwo doskonale wiecie. I prowadzone są tam czynności, ale nie tylko u niego. Także, szanowni państwo, w domu jego teściów. Co mają jego teściowie wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości? Nic. Ale powiem państwu więcej. Zabrano telefony dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zabrano iPady dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Tak wygląda radosna Polska Donalda Tuska, szanowni państwo.